Dzień dobry kochani, witam Was w 17 dniu vlogmasu. Mamy już 17 grudnia, także czas zasuwa. A aktualizacja pogodowa w Łodzi jest taka, że jest znów dzisiaj bardzo ponury dzień. Pada deszcz, jest mgliście i jest tak ciemno. Tada! Jest tak ciemno, słuchajcie, że mamy wszędzie pozapalane światła, bo nie da się wytrzymać. Także dzisiaj zostajemy w domu bez paskudnie. Będziemy robić obiad, pokażę Wam gry, które można kupić dzieciom na prezent, taki jeszcze na ostatnią chwilę. I będziemy się z Juliankiem bawić, także zapraszamy Was na ten dzień z nami. Zobaczcie, Juluś pięknie zajął się Lego. Buduje sobie, przyniósł sobie sam ze swojego pokoju, wysypał w salonie i buduje, więc ja idę szybko nastawić pranie, włożyć sobie do pralki wszystko. Skorzystam z okazji, że on się zajął i ogarnę sobie kilka rzeczy w domu. A tak w ogóle nie widzieliście jeszcze ciekawostki. Julianek, pokaż się, pokaż. Zobaczcie, dzisiaj robiłam śniadanie i Julian nie mógł się doczekać, kiedy mu zrobię błyskawicę na czole, znak Harry'ego Pottera, bliznę, i zrobił sobie sam mazakiem. Także będziemy później jakimiś płynami micelarnymi zmywać. Pokaż, Juluś, Harry'ego. O właśnie, taki Harry jest. Także mamy wesoło, powiem Wam. Sprawdźmy, co tam dzisiaj w kalendarzu adwentowym. Mamy dzisiaj co? 17. To tutaj mamy 17. Rzuciłam się w oczy od razu. I sprawdzamy, słuchajcie. A w kalendarzu dzisiaj... A w kalendarzu mamy jakieś perfumki chyba, coś takiego, takie do torebki. Tutaj jest psikacz, o. I jakiś spray, słuchajcie, taki jakby balansujący, tylko ja nie wiem, czy to jest do ciała. Czy to jest takie do pomieszczenia, że to jest, gdziekolwiek jesteś, to taka, wiecie, zbalansowana atmosfera ma być. Taki zapach to jest. Ale muszę doczytać na spokojnie. Czy to jest takie, że można siebie tym psiknąć, czy po prostu w pomieszczeniu. Także taki oto psikadełko. Juluś mi zasnął, ja zrobiłam sobie gorącą herbatę z cytryną, z imbirem, z pomarańczą i goździkami. Usiadłam pod kocem na chwilę, dlatego że wypiję sobie tą herbatę i pójdę robić obiad. A u nas dzisiaj, słuchajcie, jest tak paskudnie. Cały czas jest ciemno, pada. No jest tak nieprzyjemnie i ciemno, że nic, tylko siedzieć pod kocem. Tak czy inaczej ja wypiję, zagrzeję się trochę i idę robić obiad, a dzisiaj będzie zupka taka warzywna i do tego pierogi z jagodami, tak na słodko. Także taki dzisiaj obiadek, ale póki co chwila spokoju, chwila ciszy i delektuję się herbatką. A muszę doczytać, bo właśnie nie wiem, ten produkt dzisiaj z kalendarza adwentowego, czy on jest, wiecie, taki do psikania w pokoju na przykład, czy to jest na ubranie, nie wiem, ale bo ma zapach taki dość ciężko stwierdzić jaki, więc nie wiem, czy to jest jakiś taki odświeżacz, czy co to jest w ogóle. Muszę doczytać. Przyszłam do pokoju dzieci, żeby pokazać Wam gry, które, i zabawki ogólnie, które mogłabym polecić Wam na takie, wiecie, last minute, na takie szybkie, ostatnie prezenty na gwiazdkę w przystępnej cenie. I tak, my ogólnie mamy bardzo dużo puzli, u nas dzieci bardzo lubią puzzle,
Natomiast wyjmę tu z tego regału kilka gier, które chciałabym Wam pokazać, bo myślę, że są godne uwagi coś o nich pokrótce powiem. I jeśli mi coś jeszcze wpadnie do głowy, to Wam dodam. Ok, wyjęłam sobie te gry i teraz chciałam Wam pokazać to, co u nas się faktycznie sprawdziło. To jest kilka właśnie zabawek, jeśli chodzi o gry. Taka najbardziej chyba lubiana przez dzieci to jest gra w małpki, bardzo popularna. Polega ona na tym, że buduje się, jest taka palma plastikowa, drzewo i są takie jakby bierki, patyczki, które się wkłada, wrzuca się od góry małpki i te małpki się zahaczają na tych patyczkach. Patyczki się później wyjmuje na zmianę, dwie osoby czy tam więcej, i wygrywa ten, który ma najmniej małpek, bo tu chodzi o to, żeby te małpki nie spadły. Trzeba wyjmować patyczki tak, żeby małpki nie pospadały. Także ta gra w małpki jest super, naprawdę taka bardzo zręcznościowa. I tutaj jest napisane, że ona jest tak od 5 roku życia, żeby dziecko to, wiecie, dało radę. Kolejna super gra, też od 5 roku życia, to jest Monopol. No my mamy taki podstawowy z pieskami, z kotkami, wiecie, bez żadnych tam wymyślnych z bajek postaci, bo wiem, że i dla dziewczynek są różne tam, no teraz to z bajek, z filmów, te postacie, tych odmian Monopolu jest bardzo dużo. My mamy taki dość podstawowy, bo my go już mamy wiele lat. I to jest też fajna opcja na prezent. No, kolejna gra, która zrobiła furorę u nas. Tylko chciałam zobaczyć, jaki tu jest przedział wiekowy, ale coś nie widzę. To jest gra... RAR. Tylko, że ta gra już wymaga no, pomocy dorosłej osoby. Znaczy niekoniecznie. To zależy. U nas zawsze ona, zawsze dziecko grało z kimś dorosłym, dlatego że do tej gry potrzebny jest telefon lub tablet. To jest gra planszowa, ale trzeba zainstalować aplikację i podczas gry należy używać urządzenia z tą aplikacją, dlatego że ona jakby skanuje coś takiego, że po prostu przez tą aplikację zupełnie coś innego widać na planszy, niż my widzimy gołym okiem bez tego urządzenia. Także tutaj potrzebny jest telefon lub tablet i gra jest super, zabawa jest naprawdę przednia, no ale już coś dodatkowego potrzeba. Jeżeli dziecko nie ma telefonu, u nas na przykład Stasiu nie ma telefonu do tej pory, ma 9 lat, ale nie ma telefonu, nie korzysta z telefonu i jeżeli chciał grać w tą grę, no to po prostu my mieliśmy w swoim telefonie zainstalowaną tą aplikację i na potrzeby gry po prostu no, graliśmy z nim albo mu się na chwilę dawało. Ale gra jest fajna, godna uwagi. Kolejna gra bardzo znana, szczególnie jeśli chodzi o jakieś takie, wiecie, imprezy, urodziny, spotkania, jak koledzy, koleżanki przychodzą, to jest Twister. Twister to jest super, super zabawa, dużo śmiechu, trochę ruchu. Jedyne co, to potrzeba trochę miejsca w pokoju, żeby rozłożyć planszę, no bo jednak ona jest dość duża i trzeba, wiecie, mieć kawałek powierzchni w pokoju. Następną grę, którą mogę polecić, i ona jest świetna dla przedszkolaków, ona jest, o, tutaj jest niby wiek 6+, ale powiem Wam, że Stasiu ją dostał w przedszkolu na jakąś tam gwiazdkę właśnie, i to jest Mały Policjant. Bardzo fajna jest ta gra, bo ona uczy dziecko takiej odpowiedzialności, takiego mądrego myślenia, jak się zachować w różnych sytuacjach. Do tej gry są karty z pytaniami. Rzuca się kostką z
tego co pamiętam, rzuca się kostką i jakby jakieś tam kolory tych kart się wyrzuci, czy tam na planszy coś tam się przejdzie, to są karty z pytaniami. I na przykład pytania dotyczące, jak należy się zachować, gdy, nie wiem, jesteś w sytuacji jakiejś tam niebezpiecznej bez rodziców. I są trzy odpowiedzi podane, A, B, C i dziecko wybiera jedną. Bardzo fajna gra, bardzo taka ucząca myślenia takiego odpowiedniego. I my mamy akurat policjanta, ale jeszcze jest opcja mały strażak, mały lekarz. Także jeżeli ktoś lubi, wiecie, takie rzeczy związane z lekarzem, to można dziecku też kupić. Następna gra, bardzo fajna też, to jest gra taka z języka angielskiego, która Memo Bingo, która uczy słówek angielskiego. Po angielsku, także ona jest fajna. Szukam tutaj przedziału wiekowego od 4 lat. Także my też z nią często ze Stasiem graliśmy, jak on był przedszkolakiem. I on bardzo lubił tą grę i tu są ze sportami różnymi związane słówka, z jakimiś miejscami. Także bardzo fajna gra. Oj, Juluś mi tu odpakowuje, więc tylko część pudełka pokażę. Następna gra, wyścig zagadkowy, to jest, tak wygląda opakowanie, to jest gra planszowa również, która rzuca się kostką, idzie się po planszy i są zadania. I to jest taka gra też fajna, rodzinna, która zachęca dziecko do ruchu, bo na przykład trzeba wykonać przysiady, albo jakieś podskoki, albo, nie wiem, na czworaka wokół planszy przebiec. No takie, wiecie, sprawnościowe, ruchowe są zadania. O, są zadania do wykonania. I właśnie gra wygląda tak. Jest to gra pod tytułem Wyścig zagadkowy, rodzinna gimnastyka. Bardzo fajna gra. I jeszcze mamy grę tutaj. Maraton ortograficzny. No to już dla takich, wiecie, zerówka, pierwsza klasa dzieci. Nawet starszych. I są takie. Pięknie, Juluś, ustawiłeś pionki. I są na przykład są takie karty. I trzeba wpisać odpowiednio RZ, czy tam U, wiadomo, jakieś tam literki. To jest na, do nauki ortografii. Jest to typowo edukacyjna gra. Tak, Harry. I jeszcze jedną grę Wam pokażę, tylko mam rozwalone pudełko. Są to łamigłówki. Jest to gra drewniana, zabawka drewniana. I powiem Wam, że ona jest super, że naprawdę jest to łamigłówka. Tutaj jest takie coś na sznureczku i to trzeba poprzekładać przez te kółeczka. Wcale to nie jest łatwe, bo tutaj są trzy zabawki w tym. Jedna jest, po prostu mam ją w rozsypce, więc Wam nie pokażę, w sensie jest nieułożona. Więc Wam teraz nie pokażę, ale poczekajcie, ja tylko wezmę z biurka trzecią. Tak. Trzecia to jest taka układanka, żeby mi nie wypadło. To tu jest takie obramowanie drewniane i w środku są drewniane klocki i trzeba je ułożyć tak, żeby się dało je ułożyć i to wcale na pierwszy rzut oka nie jest takie łatwe. I trzeba naprawdę kilka razy to ułożyć, żeby to wyszło, bo one są w różnych kształtach i naprawdę za pierwszym razem to nie jest łatwo, żeby to się udało. Także jeśli chodzi o gry, to u nas takie planszówki i takie drewniane zabawki bardzo się sprawdziły. Stasiu bardzo to lubi.
No i co? I puzzle jeszcze. Puzzli bardzo dużo u nas jest. Stasiu, jak był młodszy w przedszkolu, bardzo dużo układał puzzli. Julian teraz też układa. Ja Julianowi cały czas dokupuję, bo my mamy dużo puzzli po Stasiu. Ma. O, dziękuję. Tylko, że... Już, chwileczkę. Tylko, że Stasiu był troszeczkę starszy, jak układał puzzle, tak właśnie w przedszkolu, 3-4 latka. Natomiast Julian ma 2 lata i bardzo chce układać puzzle, więc ja teraz kupuję takie, wiecie, dla młodszych dzieci, takie większe, bo Stasiu już miał troszkę inne. No więc teraz dokupuję takie, wiecie, dostosowane pod Juliana wieka, jak dorośnie, to będzie miał, korzystał z tych Stasia. I tak, puzzle u nas naprawdę... Pełno pudełek puzzli mamy i jeszcze Wam coś za chwilkę pokażę, ale to momencik. Także temat gier zamykam, gry planszowe, jeszcze tam jakieś inne mamy, ale to są takie najciekawsze, które były naprawdę potąd grane, non-stop w użytku. Moi drodzy, jeszcze, jeśli jeszcze mogę Wam coś polecić dla dziecka tak naprawdę w każdym wieku, mój Julian już się tym bawi, jeszcze nie rozumie, nie rozmawia tak zaawansowanie, ale się bawi i sprawia mu to wielką radość, mało tego, uczy się z tego słówek jakichś pojedynczych i powtarza, więc też super. Jest to Magic Jean, my mamy w opcji Super Magic Jean, bo one jeszcze są dwa, jeszcze jest pomarańczowy i niebieski, tylko ten jest, jak sama nazwa wskazuje, super, dlatego, że ma najwięcej funkcji. On ma 5 kategorii chyba i jest najbardziej zaawansowany. Fajna jest to zabawka, naprawdę, nawet dla dorosłych, ponieważ on wybiera się kategorie, na przykład on ma ubrania, warzywa i owoce, instrumenty muzyczne, sport. I na przykład wybiera się jakiś instrument muzyczny, na przykład wiolonczela, ale nie można mu o tym powiedzieć. On pyta, jaki instrument sobie wybierasz? No i tam sobie myślisz, wiolonczela. I on zadaje do niego pytania. Trzeba odpowiadać tak, nie lub to zależy. I on odpowiada, czy jest to instrument drewniany? Tak. Czy jest to instrument, nie wiem... ze smyczkiem, tak. Czy jest to instrument mały? Nie. I tak się odpowiada mu na te pytania i on po pewnym czasie odgaduje. Oczywiście za pierwszym razem nie odgaduje, żeby to była zabawa, ale jest skubany, dobrze zaprogramowany, jest bardzo cwany i większość rzeczy odgaduje. Naprawdę fajna zabawka. Dziecko zmusza do myślenia na przykład o tym, jak wyglądają dane instrumenty, co posiadają, albo owoce, jakieś kolory, czy ubrania, kiedy się to nosi, czy to jest na taką porę roku, czy na taką. Super zabawka, bardzo taka skłaniająca do myślenia, takiego szybkiego myślenia, bo jemu trzeba szybko odpowiedzieć. Polecam. Ona kosztuje, nie wiem, ponad 100 zł. Często w smyku są promocje, 110, coś koło tego, ale super, to jest zabawka i u nas dzieciaki się nią bardzo dużo bawią. Jeszcze jeśli są chłopcy w takim wieku przedszkolnym, ale już tacy troszkę starsi, nie tam, że wiecie, pierwsza grupa, no to oczywiście później jest faza na Gwiezdne Wojny, więc figurki. My mamy i szturmowców, i mamy właśnie pana tego czarnego z mieczem, także te figurki też, ale to już są też takie ponad 100 zabawki. I jeszcze coś Wam pokażę, ale to poczekajcie, bo muszę przejść w inne miejsce. No i co? U nas nie mogłoby zabraknąć Lego. Lego mamy bardzo dużo, nie wszystko jest tutaj wystawione, ale tutaj Wam pokazuję kolekcję z Harry'ego Pottera. Mamy ten autobus piętrowy, Błędny Rycerz. Mamy tą całą salę Hogwartu. Gdzieś tam z tyłu jest to drzewo, które się tak rusza. Mamy chyba chatkę Hagrida, pająka. Także tam z tyłu wszystko jest poustawiane jeszcze, dużo tego mamy. No i mamy oczywiście Lego, wiecie, Spider-Man, Lego Batman, Lego po prostu jakieś tam, no masę tego mamy. Różne samochody. No u nas Lego było od maleńkości, począwszy od Lego Duplo, którym teraz się Julian bawi i też bardzo lubi,
Później po właśnie już takie Lego normalne. I powiem Wam, że to jest też super zabawka, dlatego że no Lego jest drogie, zawsze było drogie. Natomiast jest to bardzo taka rozwojowa zabawka. U nas Stasiu, tego Harry'ego Pottera, to już kilka lat temu go dostał na gwiazdkę, nie wiem, chyba miał 6 czy 7 lat. I słuchajcie, on sam to składał, on sam uczył się po prostu, jak tak od małego składał sobie te Lego z naszą pomocą, to później już sam zaczął składać. I to jest super, że dziecko tak, wiecie, poświęca temu czas, jest skupione, mało tego, uczy się samodzielnie czytać instrukcje i to jest super, bo te instrukcje przy takich zaawansowanych już drobnych klockach są naprawdę czasem skomplikowane i on to wszystko sam składał i naprawdę, no, ja byłam pełna podziwu, jak on w wieku 7 lat to złożył. Także, no naprawdę, to trzeba też cierpliwości. Nie każde dziecko jest w stanie usiąść i tak od początku do końca to złożyć. Ja go musiałam po prostu siłą praktycznie odciągać na obiad, żeby on przerwał budować z tego Lego. Także Lego u nas jak najbardziej. I teraz Julian układa Lego. Oczywiście klocki drewniane, jeśli chodzi o młodsze dzieci. I jeszcze Wam pokażę kilka właśnie rzeczy takie dla malucha na prezent. I jeszcze pokażę Wam zabawki ulubione Juliana. Nie mam oryginalnego pudełka, bo wiecie, one były tak zafoliowane i to się powyrzucało. I mamy po prostu w pudełku po butach ze smyka trzymamy. Są to zabawki drewniane. I słuchajcie, tutaj są pomieszane, jest ich dość, dwa komplety chyba, czy trzy. Jest coś takiego, jak jest taka deska do pizzy. I jest, słuchajcie, pizza, którą się na niej układa, jest ciasto i te zabawki są drewniane i filcowe, tak. Juluś bardzo to lubi. I po prostu tak na szybko Wam pokażę. Och, tak. I właśnie, słuchajcie, są takie filcowa, tutaj jest taka pizza. I do niej są właśnie składniki. O, patrzcie, Julian już tu sosem polewa. Jest ten sos właśnie czerwony, później jest ser, jest salami, słuchajcie. Są pieczarki i tak się układa i to jest fajna sprawa, bo dziecko uczy się właśnie tak jakby przyrządzania potraw i zobacz jak on keczupem polewa, czy tam majonezem akurat teraz i mamy drugi zestaw do robienia sałatki właśnie, o jest sałata, jest pomidor, jakieś tam mięsko, o właśnie dmucha i są sosy, sos czosnkowy na przykład z takim o, że tu wylatuje taki sznurek, wiecie, taki sos leci. No to jest super zabawa. Do tego są łyżki drewniane. Jest nawet taki specjalny nóż do krojenia pizzy. No naprawdę, on się bardzo tym lubi bawić. Jest drewniany nóż taki, wiecie, dla dzieci. O, właśnie, uwielbia kroić. Jest tutaj też deska do krojenia. Proszę, Juluś, pokrój coś. Także on bardzo lubi się tym bawić. Spędzamy na tym naprawdę dużo czasu i kroi te warzywa, bo one są takie na rzep szczepiane i się właśnie je kroi. I tą pizzę robi, układa. Przekrój. Gdzie masz noża? Tak, jest nóż. Mięsko mi dajesz? Dziękuję. Proszę. I on właśnie uwielbia się tym bawić. Co tam się dzieje? Do sałatki wrzucamy? Dobrze. Także powiem Wam, że taką zabawkę polecam, bo to i takie maluchy jak Julian mogą się nią bawić. Juniu, co się dzieje? I mogą się nią bawić przedszkolaki, takie młodsze. A, chcesz misia pokazać? Także zabawka też na kilka lat, myślę, bo dzieci w gotowanie to się dość długo bawią, także polecam też serdecznie, bo to jest zabawka bardzo kreatywna, a też bardzo zajmuje dziecko. Tak, Harry. Taka na długo wystarcza, bo to się nie niszczy, dziecko długo się tym bawi, przez kilka lat.
I jeszcze co? Mało miejsca zajmuje. O, to jest też ważne, bo wiecie, w tym natłoku zabawek to się właśnie wrzuci w pudełeczko i jest wszystko ok, zamknięte. Można, tak, można kilka zestawów wymieszać i dziecko się bawi. Także te drewniane zabawki polecam. My je mamy, to są zabawki marki, zaraz wam powiem, Melissa and Duck. I one są dostępne w smyku. Ja zamawiałam je w smyku. Jeszcze zapomniałam wam pokazać jedną grę, którą tak średnio wam polecam. Powiem wam, że ja ją kupiłam Stasiowi. Bardzo byłam podekscytowana, dlatego że to jest ta z serii Było sobie życie i Zostań mistrzem sportu. Jest to gra planszowa, również taka rodzinna. Ja byłam nią zachwycona, jak ją w sklepie zobaczyłam, bo tutaj jest taki opis fajny, że wiecie, że jak ona jest o uprawianiu sportu, zachęcaniu dziecka do uprawiania sportu, do zdrowego odżywiania, no taka wiecie, super, nie? Taka wychowawcza, bym powiedziała. A że Stasiu u nas gra w tenisa, uprawia sport regularnie, no to mówię, świetna gra i w ogóle. Ale słuchajcie, ta gra jest tak pokręcona, żeby tutaj przebrnąć przez instrukcję i rozszyfrować, jak w nią się gra, jakie są zasady gry, no to jest po prostu dramat. My robiliśmy podejście kilka razy, próbowaliśmy, ale naprawdę bardzo się zniechęcamy. My jako dorośli, gra jest... A, Juluś! Gra jest bardzo skomplikowana, więc sam zamysł gry jest bardzo fajny i temat. Natomiast zasady gry są tak skomplikowane, że my już kiedyś tutaj kogoś też chcieliśmy w to wciągnąć, znajomego i z rodziny, i każdy się po prostu zniechęca. A Juluś mi zabiera aparat, słuchajcie. Dlatego tą grę średnio polecam. Juniuś. Dlatego, że właśnie gra sama w sobie, zamysł jest super, ale jest tak skomplikowana, że nie wiem, czy po prostu nie szkoda jest nerwów i czasu na nią, bo zanim się dojdzie do tego, jak w nią grać, a i tak do końca nie wiadomo, to się naprawdę odechciewa. Panie i panowie, nasz dzisiejszy vlog dobiega końca. Także ja powoli będę się z wami żegnać, ale chciałam wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. A propos tych takich prezentów last minute dla dzieci, to polecam wam jeszcze książki oczywiście dla dzieci. U nas książki idą bardzo, naprawdę mają wzięcie. I ja już nagrywałam filmiki z taką serią książek dla dzieci detektywistyczną, ale dokupiłam też nowe, będą na gwiazdkę z tej serii, bo ta seria jest taka, że co Stasiu wszystkie przeczyta, a przeczytał już chyba, nie wiem, z 15-16, to wychodzą nowe części tej serii i ja cały czas dokupuję. Więc pewnie też przy pakowaniu prezentów zobaczycie, pokażę wam. Natomiast no, ja wam polecam książki jak najbardziej dla dzieci, dostosowane do wieku dzieci, czy to dla maluszków, czy dla starszaków, takie już co same czytają. Mnie nawet dzisiaj przyszła paczka ze smyka, bo zamówiłam książki, akurat tutaj było tak nie na prezent, tylko lektura dla Stasia, ale to może jutro wam pokażę, bo zamówiłam tę lekturę i jeszcze dwie książeczki dla Julcia, ale takie bardziej nie do czytania, tylko takie wiecie, do oglądania z wyklejankami, takie, żeby go czymś zająć. Tak, Miki ułożyłeś? Super! Także ja już się z wami żegnam i do usłyszenia jutro. O, Juluś mi się tu, dobra. Także do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że któraś z gier wam może podpasuje i uda wam się, o Juluś, upolować na gwiazdkę jeszcze dla jakiegoś dzieciaczka, tak. Julian mi tutaj, słuchajcie, wchodzi. No, stań obok mamy, stań obok mnie. Tak cię nie widać, musisz dalej stanąć. O, widzisz. Także żegnamy się, pożegnaj się, zrób papa. Papa. Papa, czekaj troszkę dalej. Papa. Papa i buziaczka prześlij. O, ślicznie, takie zakończenie vloga, nawet się nie spodziewałam, że takie dzisiaj będziemy mieli. Jeszcze jeden całus. Piękny papa. 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 Dobra, to do jutrka.